Zebraliśmy się dzisiaj przed siedzibą Getin Banku. Oczekujemy, że po złożeniu petycji otrzymamy deklarację od zarządu banku dotyczącą zwrotu pobranych przez banki prowizji przy pośrednictwie sprzedaży polisolokat. Dzień dobry. Opieramy się na wyroku sądu, łódzkiego sądu, który orzekł, że to nie było działanie do końca zgodne z prawem, że banki nie powinny były pośredniczyć w obrocie handlowym, pośredniczyć w sprzedaży polisolokat. No i w związku z tym nasz wniosek jest taki, by również zostały zwrócone prowizje. Banki zwróciły prowizje swoim klientom. To jest prawomocny wyrok? Czy... Tak, to jest, oczywiście to jest wyrok prawomocny. Wiemy, że skala, ilość produktów sprzedawanych przez kilka lat jest ogromna. My ogólnie szacujemy wszystkie polisy na kwotę 50 miliardów złotych i około 5 milionów osób, które podpisały umowy. Część z tych umów oczywiście była zawierana właśnie w bankach.